Property News Podcast. Aneta Wieczorek, hodyra Property News.pl. Agnieszka Giermakowska, Newmark Polska. Jak zachowa się rynek biurowy w tym roku pod kątem zarówno podaży, jak i popytu? W tym roku spodziewamy się wysokiej aktywności ze strony najemców. Będzie na to miało wpływ dwie rzeczy. Pierwsza to taka, iż wchodzimy w okres renegocjacji umów, które były zawarte 4-5 lat temu, a jak wiemy, były to rekordowe wolumeny popytu zawarte wtedy w, na rynkach biurowych w Polsce. A z drugiej strony od 9 lat w Polsce już przekraczamy milion metrów kwadratowych umów podpisanych rocznie. Ale wszyscy się bali, że tych najemców nie będzie. No właśnie, to też chciałam powiedzieć, że właśnie w tym okresie pandemii, nawet kiedy właśnie baliśmy się, że co to będzie, że. Nie przyjdą. Tak, że nie przyjdą, że w ogóle, że będziemy. E, to nie, nie zeszliśmy poniżej miliona dwustu tysięcy metrów kwadratowych, więc tak naprawdę widać, że te firmy się rozwijają, że te firmy zgłaszają zapotrzebowanie na nową powierzchnię. Więc rynek się cały czas e, rozwija. I teraz te najbliższe miesiące to jest właśnie ten czas czynów. Tak, tak, spodziewamy się, że to będzie czas czynów. Tak naprawdę kwestią, która może się zmienić, tak naprawdę już w poprzednim roku widzieliśmy zmożoną aktywność, jeżeli chodzi o renegocjacje. W tym roku spodziewamy się, że nadal będzie taka sytuacja, przy czym tutaj też spodziewamy się dwóch typów renegocjacji. Będą to te renegocjacje tradycyjne, czyli zawarne takie na 5, 7, 10 lat. Ale będziemy mieli też renegocjacje, tak zwane na renegocjacje na przeczekanie. To znaczy? Czyli będą to renegocjacje na 2-3 lata, gdzie najemcy będą czekać na nowe biuro, i będzie to dotyczyło przede wszystkim Warszawy, gdzie jak wiemy, spodziewana nowa podaż w tym roku i w następnym. No nie będzie wysoka. W 2023 roku, czyli w tym roku, spodziewamy się 60 tysięcy, czyli jest to Malutko. ponad czterokrotnie mniej, niż jeżeli weźmiemy sobie średnio z ostatnich 10 lat. Już nie mówię o e, największym wolumenie, e, kiedy mieliśmy ponad 407 tysięcy. E, A jak się Państwo spodziewacie, czy to, te renegocjacje na przeczekanie to będą raczej e, wynajmowane powierzchnie w biurowcach, tradycyjne powierzchnie, czy raczej coworking? To znaczy tutaj spodziewamy się, że będzie to taki trochę taki miks, że będziemy mieli najem tradycyjny, bo to jest coś, co na tym będzie się opierał rynek biurowy. Oczywiście część powierzchni ze względu też na rodzaj, znaczy też. Formę pracy, jaką teraz mamy, i też z oczekiwania ze strony najemców i też pracowników, no to też część powierzchni oczywiście wejdzie nam w ten najem elastyczny, czy też właśnie te kołorki, o których pani redaktor wspomniała. To też będzie zależało od tego, jak firmy mają projekty, bo to też czasami jest sporo firm, które pracuje jakby projektowo, no i to będzie też od tego zależnione. Czyli bardzo indywidualne sprawy. Tak. Jeżeli chodzi o renegocjacje, to chciałam tutaj jeszcze dodać, iż będzie to zjawisko bardzo widoczne. Widoczne w Warszawie, tak jak powiedziałam, o tej, że tu będzie bardzo mało tej podaży, ale um, warto też Zwrócić uwagę na tak zwane umowy, które będą polegały na podniesieniu standardu powierzchni. I tutaj mówimy zarówno pod kątem technicznym, jak i pod kątem lokalizacyjnym. I tutaj już tego typu transakcje, więcej będziemy tego typu transakcji widzieli w regionach, ze względu na to, iż tam nowa podaż w ostatnich kilku latach, ale też i nowa podaż spodziewana w tym i w następnym roku, no jest, daje możliwość najemców większego wyboru wśród właśnie nowych projektów. Mówiliśmy o Warszawie. A jak to wygląda właśnie w regionach pod kątem podaży? Regiony historycznie charakteryzowały się dość, można powiedzieć, stabilnym, dość wysokim poziomem nowej podaży. Jeżeli chodzi o aktywność deweloperów, to tutaj też nie widzimy, Takiego gwałtownego zahamowania, jak to ma miejsce w Warszawie. Nadal no, mieliśmy rekordy 900 tysięcy metrów kwadratowych w budowie w regionach. W tej chwili mamy w granicach 600. Wiadomo, jest to spadek, ale nadal utrzymuje się ten poziom. Więc nie spodziewamy się tutaj, iż w pewnym momencie będzie taka właśnie sytuacja, że. Nie mamy co wynająć. Oczywiście każdy rynek jest inny, nie możemy tutaj powiedzieć, że to wszędzie będzie tak samo, no ale ogólnie w regionach najemcy nie będą mieli problemu ze znalezieniem powierzchni biurowej do wynajęcia. A co może się stać tym dominującym takim czynnikiem, który będzie brany pod uwagę przez uczestników rynku biurowego? Moim zdaniem będą tutaj takie dwa czynniki. Jeden w pewnym sensie wyniknie z pierwszego, no ale raczej bym tak się skupiła na dwóch, to jest optymalizacja i ESG, czyli E-środowisko, S zrównoważony rozwój i G, ład korporacyjny. Jeżeli chodzi o optymalizację, no to tutaj musimy wyróżnić dwa rodzaje tej optymalizacji, bo będziemy optymalizować koszty, które wynikają z. Wysokiej inflacji, które się przekładają na indeksację czynszów. I bolą. Oczywiście. Tuż tu z drugiej strony mamy koszty eksploatacyjne, które nam mocno wzrosły. To, oczywiście, wiadomo, z czym to jest związane z wysokimi kosztami mediów oraz ze wzrostem płacy minimalnej, która też właśnie na to wszystko się przekłada. No i drugą część tej optymalizacji, no to mamy optymalizacji powierzchni. Tylko tutaj chciałabym powiedzieć, jakby podkreślić, że ja nie mówię tutaj o optymalizacji, że zmniejszamy tą powierzchnię, mm -hmm. tylko ją zmieniamy, dostosowujemy do tak zwanej nowej normalności, którą się stała praca hybrydowa. Czyli zmieniamy do potrzeb, zmieniamy funkcjonalność tego biura. I Czyli wcale, metraż ten sam, tylko po prostu to zmieniamy. To zależy, czasami może być większy metraż. Czasami może być mniejsza, a może czasami być ten sam, więc tutaj nie ma reguły, ale tu chodzi właśnie o dostosowanie, o zmianę funkcji biura od takiego właśnie biurka i <laughs> krzesełka, i monitora, do właśnie potrzeb najemcy właśnie do spotkań, integracji, do, do jakiejś pracy cichej. Czyli więcej powierzchni wspólnych. Taki jest trend, że po prostu przechodzimy do y, po prostu takiej większej integracji, do większej jakby. Y, że pracownicy są bardziej postawieni pod kątem takiej burzy mózgów wspólnej, a nie takiej po prostu, że siedzimy sobie po kątach sami. A jeśli chodzi o ESG? W listopadzie została ogłoszona dyrektywa odnośnie raportowania ESG. W styczniu już jakby weszła ona w życie i musimy się do tego dostosować, jako wszyscy uczestnicy e rynku musimy się do tego dostosować. Z drugiej strony mamy bardzo mocną świadomość i tutaj wszystkich, bo tutaj jest i świadomość inwestorów, którzy szukają. Budynków, którzy speł które spełniają właśnie te standardy SG. Mamy naciski pracowników, którzy chcą pracować na powierzchni, czy z daną firmą, która ma tą strategię SG wypracowaną i która zwraca na to uwagę. No i przede wszystkim mamy klientów, którzy po prostu szukają produktów czy też rozwiązań. Które mają tą strategię SG lub tą strategię bardzo mocno wdrażają. Jeżeli chodzi o rynek nieruchomości, no to tutaj naj, najbardziej istotne oczywiście będzie ta literka E, czyli środowisko, czyli ograniczenie naszego wpływu na to środowisko. I tutaj mówimy o emisji gazów cieplarnianych, mówimy o ograniczeniu zużycia energii, przejście na energię ze źródeł odnawialnych, czy też wdrażanie gospodarki o obiegu zamkniętym, czyli korzystanie na przykład z deszczówki w, w Funkcjonowaniu biurowca. No, i bardzo mocno wysuwa się też, można powiedzieć, na prowadzenie literka S, czyli czynnik ludzki, że środowisko, w którym pracujemy, czy to jest powierzchnia biurowa, czy to jest otoczenie biurowca, jest przyjazne, które sprawia, że my chcemy w tym otoczeniu przebywać i które po prostu daje nam satysfakcję z tego, że tam jesteśmy. A co mogą zrobić właściciele bądź zarządcy biurowców, które no, są troszkę starsze i na przykład nie, nie mają nawet możliwości wdrożenia w, w wszelkich zasad ESG w takim pełnym wymiarze. Czy tutaj oni są wielkimi przegranymi tego roku, czy raczej po prostu no, muszą zaplanować pewne działania, które no, będą odpowiadały na oczekiwania najemców? Nie możemy mówić o żadnych przegranych, bo tak naprawdę ważne są działania. Ważne jest e, podjęcie się, tak zwane podjęcie tej rękawicy, tej ESG i Stworzenie i też yy, zaplanowanie tych działań, bo wszyscy wiemy, że w tej chwili samo ESG, wprowadzenie tej całej strategii, takiej jak ona jest rozbudowana, to się nie dzieje z miesiąca na miesiąc, to są długofalowe działania, więc tak naprawdę ważne jest podjęcie tej rękawicy i działanie z duchem właśnie tej, yy, tego ESG. Czas zacząć. Dokładnie, już teraz. <laughs> Dziękuję bardzo za rozmowę. Bardzo dziękuję za zaproszenie i zapraszam wszystkich na portal propertynews.pl. Property News Podcast.